Pragniemy dziś pomóc Państwu w zatrzymaniu się na chwilę, zwolnieniu tempa, pokonywania codziennych obowiązków, by podczas wspólnego biesiadowania uczcić wartość najwyższą – rodzinę, początek wszystkich kolejnych doświadczeń każdego z nas. Kolejne punkty dzisiejszej uroczystości przedstawiać będę Państwu ja, Natalia Lewandowska, przewodnicząca Szkolnego Parlamentu. Naszą zabawę postanowiły wesprzeć firmy, instytucje, organizacje, bractwa i osoby prywatne. Dzięki nim czeka nas wiele atrakcji. Zapraszamy do stoiska kulinarnego kół gospodyń wiejskich. Najmłodszym polecamy plac zabaw Dmuchany Zamek. Korzystanie z niego jest nieodpłatne. Życzymy miłej zabawy. Rodzice przedszkolaków przygotowali owocowo-warzywną ucztę u Jagieły. Polecają zdrowe i pożywne szaszłyki, wystarczy podejść do stoiska. Rodzice i uczniowie naszej szkoły otworzyli dziś słodką gospodę i zapraszają za drobną opłatą na kawę, herbatę, napoje i smaczne ciasto. Stoiska z grillami oferują 3300 rumianych kiełbasek z dodatkami za cenę promiennego uśmiechu. Bractwo Rycerskie Skórzętnika wprowadzi nas w odległe czasy dam, rycerzy i walki w słusznej sprawie. Pan Górzyński zaprezentuje wystawę myśliwego. Może przekaże komuś swoją łowiecką pasję. Pani Beata Kujawska przygotowała stoisko z produktami ekologicznymi. A pan Mączkowski otworzy nam drzwi do świata sztuki garncarskiej. Panie z klubu Pętelka zaprezentują wystawę rękodzieła, natomiast atrakcyjną biżuterię pani Jasińskiej z szafarni będzie prezentowała pani Bożena Weisgerber. Nowomiejscy policjanci oferują zabawę w miasteczku ruchu drogowego udostępnionego przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie. Pozwolą również zapoznać się z wyposażeniem radiowozu. Pani Grażyna Dyranek ze Środka Pomocy Społecznej w Kurzętniku sprowadziła na boisko szkolne wozy strażackie, byśmy mogli z bliska przyjrzeć się trudnej pracy naszych strażaków. Korzystanie ze wszystkich atrakcji spróbujcie Państwo połączyć ze śledzeniem prezentacji artystycznych w wykonaniu przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i nauczycieli naszego zespołu. Aby usłyszały nas wszystkie rodziny w Kurzętniku i przyszły do szkoły, odpowiednią głośność imprezy zapewni pan Roman Lewicki. A teraz proszę o zabranie głosu panią dyrektor Krystynę Wójcik-Wiśniewską. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i bardzo gorąco. Nie jest nam gorąco od słońca, tylko dlatego, że z nas takie ciepło bije, bo jesteśmy tutaj z okazji Gminnych Dni Rodziny. Wraz ze mną jest pani Grażyna Daranek, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurzętniku i pani Teresa Łądkowska, zastępca wójta gminy Kurzętnik. Proszę o przywitanie naszych honorowych gości. Również na dzisiejszą uroczystość zaprosiliśmy uczniów i rodziców ze Szkoły Podstawowej imienia Orła Białego w Brzoziu Lubawskim. Serdecznie witam. Witam oczywiście wszystkich obecnych, bo bez Was ta uroczystość nie miałaby najmniejszego sensu. Kochani, spotykamy się z okazji Gminnych Dni Rodziny, które odbywają się w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Proszę Państwa, hasło dzisiejsze mówi bardzo wiele. Rodzina, tu wszystko się zaczyna. Dzieci, mama, tata, dziadkowie, wujkowie, ciocie, cała rodzina jest po to ważna, żebyśmy mogli wzrastać ku następnym pokoleniom i następne pokolenie, żeby mogły się czegoś od nas uczyć. Dziękuję serdecznie i zapraszam do miłego spędzania czasu na terenie naszej szkoły. Bardzo proszę o zabranie głosu panią Grażynę Daranek, dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurzętniku. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Cieszę się, że tak licznie się zebraliśmy. Muszę Państwu powiedzieć, że nasze Gminne Dni Rodziny obchodzimy już po raz 17.
One może nie były tak bardzo uroczyście i tak szeroko obchodzone jak w tym roku, a to dzięki właśnie zespołowi szkół imieniem Władysława Jagieły, dzięki pani dyrektor, całej społeczności szkolnej. Właśnie oni podjęli się tego trudu, bo rzeczywiście to wymaga wiele trudu, żeby przygotować taką imprezę. Bardzo proszę zastępcę wójta gminy Kurzętnik, panią Teresę Łądkowską, o oficjalne rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Bardzo serdecznie witam państwa już jako trzecia osoba na tym dzisiejszej wielkiej biesiadzie. Biesiada ta jest zorganizowana z okazji, tak jak było powiedziane, Dni Rodziny oraz Dnia Dziecka. Dni Rodziny, jak już pani dyrektor powiedziała, w naszym województwie obchodzone są pod hasłem Rodzina, tu się wszystko zaczyna. Proszę państwa, rzeczywiście w rodzinie wszystko się zaczyna. Rodzi się dziecko i w ten czas kształtuje się charakter w tej rodzinie. A jakie to dziecko wyrośnie, to zależy tylko od nas samych. Jeśli poświęcimy mu dużo czasu, to i to dziecko kiedyś w przyszłości nam się odwdzięczy. Wymyślono teraz taki piękny program 500+. No i bardzo dobrze, ale potrzeba mi może jeszcze też bardziej takiego programu miłości i czasu dla rodziny plus. Bo rzeczywiście pieniądze są bardzo ważne w rodzinie, ale coraz bardziej mniej czasu poświęcamy dla rodziny. Później wyrasta ta nasza dzieci wyrastają na młodzież i tak się dziwimy, dlaczego on taki jest, tak się zachowuje. A my byliśmy kiedyś inni. Tak, tylko nas kiedyś więcej czasu poświęcali rodzina dla nas. Dzisiaj staramy się o pomoc dla tych dzieci materialną, jest to ważne, ale nie zapominajmy o tej pomocy, o tej miłości, o tej wspólnej rozmowie. Wszystkiego najlepszego, przyjemnej zabawy i wszystkiego najlepszego. Uważam piknik Wielka Biesiada u Jagieły za otwartą. Teraz orkiestra Dęta zagra dla nas jeszcze jeden utwór. Pan Tomasz przede wszystkim od kilku lat współpracuje z nami i przede wszystkim uczy nasze dzieciaczki miłości do przyrody. Jest to niezwykły człowiek, pasjonat, który ma naprawdę pasję cudowną i zaraża tym nasze dzieciaczki. Brawo jeszcze raz! Fajne.
Mamy też drugi tytuł, który nadajemy dzisiaj naszemu kochanemu Bractwu Rycerskiemu Zamku Kurzętnik. Od kilku lat pojawiają się u nas regularnie, dwa razy do roku na pewno, także dziękujemy Wam bardzo za cudowną współpracę i zapraszam tutaj do odebrania tego tytułu. Również chciałybyśmy podziękować Wam wszystkim. Wszystkim Wam dziękujemy za te cudowne Wasze wsparcie i aktywny udział w życiu przedszkola. Ale mamy takie osoby szczególne. Zapraszam pana Jacka Audę. Zapraszam panią Agnieszkę Kołpacką. Panią Patrycję Brodzińską. Panią Sylwię i Pawła Janowskich. Agnieszkę Pruchniewską. Magdalenę i Marcina Szczepańskich, Agnieszkę Zacierę, panią Malwinę Przybylską, panią Katarzynę Ziółkowską, Martę Wardowską i Monikę Żuchowską. Dziękujemy Wam bardzo za szczególną pomoc. Takie gromkie brawa, nawet z okrzykami. To są wasze dzieci. Zobaczycie, jaki mają talent. Zapraszam na tą część artystyczną.
melodię. Rytm jest prosty, musicie nam pomóc. Pomożecie? No to zobaczymy. Uwaga. Wreszcie na raz. Panią Teresę Łąkowską, żeby ewentualnie z Państwem porozmawiała. Jest Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Są dwie moje prawe ręce. Jedna Pani Wicedyrektor, druga Pani Wicedyrektor. Są Panie Dyrektor z Gminy Kurzętnik, z Marzęcic i z Tereszewa. Także witamy Was bardzo serdecznie i smacznego. Mecz. No po prostu trzeba włączyć taki przyrząd i wtedy jedna osoba wprowadza wyniki meczu. I jest jeszcze przy tym taki bardzo głośny rzecz. Mało tego, jeszcze faule, wszystko można tutaj zaznaczyć. Kto ile przewinien, na przykład w koszykówce. Także bardzo fajnie na jest ta tablica wyników. A pod nami są trybuny do kibicowania. Także jest bardzo ogromna, nowoczesna. Także chłopaki pewnie grają, gry czy też... Piszą program? Tak, 24, no, jednostki takie stacjonarne. W najnowszych systemach, tam idą się 10, jak pewnie się już orientujemy. I tutaj tworzymy, mówię, różne projekty graficzne i strony internetowe. Także w programowaniu podstawa już jest tylko korzystać. Kto z Was bardzo się interesuje? Witam pracowni chemicznej. Tutaj spotykamy się raz albo dwa razy w tygodniu podczas lekcji chemii. Przygotowane mamy tutaj różne sprzęty, tak, i środki chemiczne. I tak jak mówiłam, nigdy nie smakujemy substancji, jeśli nie wiemy, co to jest. Dobrze, z czym Wam się kojarzy chemia? No, z czym Wam się kojarzy? Nic z lekami. Z lekami. Dobrze, a z czym jeszcze? Uczniowie zawsze przychodzą do klasy pierwszej, bo pierwsze pytanie to jest, czy będziemy coś wysadzać, tak? Czyli doświadczeniami, na pewno doświadczeniami. No i dzisiaj przygotowaliśmy tutaj razem z koleżanką z trzeciej, Olą, tak? Sprzęty do doświadczeń i mam nadzieję, że Wam się spodoba i miło spędzimy te krótkie chwile. Mamy pomiędzy palpity, no ale tak to jest. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rodzicom dziękuję. Dobrze myślę, jak się że bardzo chcę porozmawiać z sąsiadami. Pani teraz też przestraszyła, to też jeszcze tak. Pan ciepło, ja bym to musiała tam za tamtych nie widzę. Ale pan może to będzie wypasował. Do widzenia. Dziękuję. No i siadaj.
czyli jak mamy jakąś substancję chemiczną, to nigdy nie podtykamy pod nos, tak? Przesuwamy ruchem ręki opary w stronę nosa. Czy chce ktoś zaryzykować i powąchać inaczej? Co? Nie masz problemu z oddychaniem? No to jak się powinno machać substancję? No. Rozumiesz, dlaczego trzeba pary? Tak? Chcesz spróbować tak, jak nie powinnaś? Nie. A ty chcesz spróbować? Jak się mowa substancję? A chcesz inaczej spróbować? No to ostatnia rzecz jest. Musisz się? Zaczynając od tego. No dobra, teraz. Proszę. I co? Pojawiły nam się kolory, tak? Okazy zostały głównie zgromadzone z naszego walizko-mazowskiego, głównie dzięki pani Alicji Szarzyńskiej, której razem zajmujemy z kolegą Markiem Biegłańskim i ja tutaj pod kątem geograficznym, także prowadzimy te kolekcje tutaj w celu wyeksponowania to, co mamy pięknego na naszym Walii Mazurach, a szczególnie naszej gminie Kurzędy. Także kto ma coś ciekawego do pokazania, przychodzi, pokazuje, być może nowe egzemplarze się znajdą. Także zachęcamy do obejrzenia. Można podejść sobie, obejrzeć, najlepiej samemu zobaczyć, dotknąć. A są nowe tutaj szafy, niedawno kiedy tak tydzień temu były przyniesione, nie są to jest projekt, czy mieli będą tam kolejne eksponaty. Przejechać po oknie i okno się po prostu rozwali, że tak powiem, i można obejrzeć. Tylko diament, na przykład mamy tak zwany kosmiczny diament i tak naprawdę ich jest mało. I ludzie po prostu zrobili diament, taką skałę, która po prostu jest zastępcza za tą kosmiczną. Spływamy sól kamienną, można polizać. No ja bym nie radziła, bo tutaj wszyscy dotykali. Tak zwane telarium służy do obserwacji ruchu obiegowego Ziemi wokół Słońca i ruchu obrotowego wokół własnej osi.
Świecąca żarówka obrazuje nam Słońce, to jest Ziemia i Księżyc. I Ziemia wykonuje ruch obiegowy wokół Słońca i w każdej porze roku zmienia się oświetlenie. Dlatego mamy pory roku. Pory roku. Dokładnie. Lato. W tej chwili Ziemia ustawiona jest półkulą południową i mamy zimę. Tak Ziemia ustawiona jest wiosną, a w ten sposób ustawiona jest latem. Fajne? To jest stelarium. Się przyciągają, a jedno imienne się odpychają. Spróbuj się połączyć. Dasz radę? Nie da rady. A odwrotnie? Tak? Da radę? Tak. Magnes przyciąga przede wszystkim żelazo. A chcecie zobaczyć, jak wyglądają linie pola magnetycznego? Do tego celu potrzebne są piłki żelaza. Te linie, wzdłuż których układają się opiłki żelaza, to są linie pola magnetycznego. A tutaj mam substancję antyniutonowską. Wiecie, co to jest takiego? Wiecie, co to jest takiego? Popatrzcie, to jest coś takiego, taka substancja, która zachowuje się z jednej strony jak ciało stałe, a z drugiej strony jak ciecz. Popatrzcie, można ulepić normalną kulkę jak śniegową i nią rzucić ciało stałe, nie? I mamy ciecz. Leci, prawda? Chcecie spróbować? Proszę bardzo. Proszę bardzo, jasne. O właśnie, dokładnie. Co się dzieje? No już się bawiliśmy z panem Markiem wczoraj, wszyscy nauczyciele. A wiecie jeszcze, czego to jest? Czego? Z mączki ziemniaczanej. Mączka i woda? Mączka i woda. Tylko trzeba delikatnie, żeby za dużo wody nie było, tak dolewać stopniowo, żeby taką konsystencję uzyskać. Motyle, wargi i marmur. Proszę bardzo. A będzie coś robione z wezem? Proszę. Z tego bardzo patrzę, popatrzcie. A wyje? Zastrońce. Zastrojnie linienne to są formalizmy. Zastrońce z żółtymi takimi plamkami. Amazing Grace.
IV, miłościwie nam panujący syn Mieszkowy, Bolesław, 33 rok, szczęśliwie nami włada. Przez te lata pan nasz walecznością i odwagą zasłynął, zdobywając uwielbienie poddanych swoich i uznanie nieprzyjaciół. Przyczynił się znacznie na chwałę Kościoła, a to, co otrzymał od ojca swego Mieszka, nie roztrwonił, ale i poszerzył. Ołużyce, Milsko, Murawy, Słowację, Grody Żerwieńskie. Stąd też niedarmo kronikarz Titmar z ziemi niemieckiej nazywał go lwem i lisem, ale za to książę niezwykle posłuszny był Bogu. Sprowadza do naszej skromnej ziemi. Rządzący w Czechach przemyślici spalili siedzibę mego rodu, Libice. Ja sam na wygnaniu w Rzymie byłem. Sandra Kłosowska i Bartosz Zieliński to mocny rokowy duet. Mieliśmy okazję usłyszeć ich w ubiegłym roku. Byli niesamowici. Dzisiaj przygotowali równie mocną dawkę dobrej muzyki. Pani Aliny Kowalczyk wystąpiła niedawno na deskach Grudziąckiego Teatru i odniosła sukces w regionalnym przeglądzie szkolnych grup teatralnych. Przygotowali kurzetnicką legendę o rycerzu lutniście z przymrużeniem oka. Przenieśmy się zatem do Kurzetnickiego Zamku dnia 15 lipca 1410 roku. Obwieszczenie! Zacni rycerze! Szlachetny komtur krzyżacki Urlyk von Jungingen wzywa wszystkich rycerzy do walki i nakazuje stawić się pilnie do swych chorągwi. Nakazuje uruchomić inwencję twórczą i zabrać ze sobą wszystko, co dopomoże w rychłym zwycięstwie. Wszystkie chwyty dozwolone. A więc skończył się dla nas czas błogi i spokojny. Pora na mnie. Bywaj dostatni zamku. Bywajcie beztroskie wieczory. Idę kulbaczyć konia i zbierać oręż. Luteńko moja, w tobie składam nadzieję zwycięstwa. Czyń swoją powinność. Zasiądź, panie, do stołu i zjedz ciepłą strawę, byś miał dużo sił na drogę. Wyprawa twa długa i niebezpieczna. Zdrożon będziesz, a na zamkowe jadło liczyć nie stanie. Bardziej niż cielesnej, duchowa strawa mi konieczna.